Jeszcze tylko kilka prac wykończeniowych, ostatnich szlifów i starosądeczanie będą mogli korzystać z nowego budynku Galerii pod Piątką. Galeria będzie się teraz nazywać Galerią IMO i ma być miejscem tętniącym życiem. Do dyspozycji mieszkańców są dwie kondygnacje naziemne i dwie podziemne połączone przeszkloną windą. Jeżeli chodzi o podstawową funkcję tego obiektu, czyli to będzie funkcja centrum kultury, takiego, gdzie będzie tętniło życiem, jeżeli chodzi o różne zajęcia animacji kulturalnej dla młodych, dla dzieci, dla starszych, ale również będzie tam ciekawa galeria sztuki współczesnej, która ta galeria IMO, która też wierzę, że w krótkim czasie stanie się kolejną wizytówką Starego Sącza. Dwie sale będą przeznaczone na kluby młodzieżowe. Będzie to miejsce, gdzie młodzi ludzie będą mogli spędzać wolny czas. Tam między innymi również jest jakieś tam pomieszczenie, gdzie pewien inkubator przedsiębiorczości kreatywnej ma się mieścić, więc jest tam również miejsce, gdzie będą takie zajęcia związane właśnie przede wszystkim dla młodzieży, świetlica, to nie chcę tak spalić tego słowa, bo tak nam się prawda kojarzy, ale takie miejsce, gdzie młodzież będzie mogła fajnie, kreatywnie spędzać czas, ale jednak tak po prostu spędzać bez takie miejsce, którym ma się czuć bardzo, bardzo przyjaźnie. W galerii są także miejsca przeznaczone na gastronomię, jedno zlokalizowane w podziemiach, drugie w holu budynku, a jak dodaje burmistrz Jacek Lelek, galeria zostanie oddana do użytku pod koniec wakacji.